Od piątkowego poranka na badmintonowych kortach suwalskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali Suwałki Arena o trofea walczyć będzie około 400 zawodników grających w pięciu kategoriach wiekowych. Malow Festiwal Badmintona potrwa 3 dni i z pewnością będzie to czas niezwykłych emocji, wielkich wrażeń i sportowej rywalizacji. Malow Festiwal Badminton to jest ogólna nazwa ze sponsorem tytularnym suwalskiej firmy Malow, pana Owsiejewa, ale będzie to Polish Open, otwarty turniej do lat 17. Przyjeżdżają zawodnicy z 21 krajów europejskich, a więc no, większość Europy będzie na tym turnieju. To jest turniej organizowany przez Europejską Unię Badmintona, który zalicza się także do rankingu Europejskiej Unii do lat 17. Zakwalifikowało się z rankingu europejskiego, bo tylko tacy zawodnicy kwalifikują się. Trzeba mieć odpowiednio wysoki ranking, żeby się do tego turnieju zakwalifikować. Z naszych zawodników pięcioro zawodników się zakwalifikowało. Będzie ponad 200 zawodników z całej Europy, ale równocześnie będzie tamten turniej Polish Open, odbędzie się w Arenie Suwałki. Natomiast równocześnie na hali Osir tutaj będą turnieje towarzyszące i to będą turnieje do lat 9, do lat 11, 13 i 15. I ten turniej również zgromadzi ponad 200 zawodników, w większości również z Europy. Uroczyste otwarcie zaplanowano na piątek 17 marca na godzinę 9:30. Odbędzie się ono w arenie. Od 10 w tej samej hali zmagania zaczną zawodnicy z kategorii Under 17, a w pobliskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na korty wyjdą badmintoniści liczący od 9 do 15 lat. Suwałki mogą poszczycić się znakomicie zorganizowanym procesem szkoleniowym adresowanym do bardzo młodych osób. Od ponad 40 lat jesteśmy w absolutnej czołówce Polski. Szkolimy bardzo intensywnie, szkolimy w klasach sportowych. Nabór jest w zasadzie od 6 roku życia, także dzieci już od 6 roku życia trenują. Aula, sala sportowa w szkole podstawowej numer 10, to w zasadzie jest zespół szkół. Trenują tam na te aule tylko badmintoniści. Hala jest zajęta od godziny 6 rano do godziny 22. Cały czas są zajęcia, ale także trenujemy tutaj na Osirze. Tu są bardziej zaawansowane grupy, w tym ci zawodnicy, którzy osiągają już sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także na arenie europejskiej. Wśród najmłodszych adeptów badmintona jest wiele prawdziwych diamentów, które z mozołem, ale i z radością zwożą do Suwałk niezliczone trofea. Ula Wolska wygrała w singlu i w deblu. Aleksandra Wilczewska jest podwójną mistrzynią Polski do lat 13 w obu grach podwójnych. Ola Wilczewska także jest podwójną mistrzynią Polski w grze pojedynczej i w mixta, ale także inni zawodnicy, którzy zdobywają medale na mistrzostwach Polski. Mamy też oczywiście sukcesy, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę SKB Litpol Malów. W tym przypadku nie można mówić o sukcesie, tylko wręcz o nieustającym paśmie sukcesów, bowiem na 25 turniejów o Mistrzostwo Polski z 19 nasi zawodnicy wrócili z tytułem drużynowego mistrza kraju. O takich zawodnikach jak Jacek Niedźwiecki, Michał Łogosz czy Joanna Szleszyńska nie trzeba nikomu przypominać, bo przecież to pierwsza półka wspaniałych badmintonistów, którzy dzisiaj są wzorem dla kolejnych pokoleń. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą pierwszą drużynę eksportową, naszą tą lokomotywę suwalskiego badmintona, która ciągnie te wszystkie wagoniki z różnymi kategoriami wiekowymi, to uzupełniana jest zawodnikami zagranicznymi.
Danilo Bośniuk, świetny Ukrainiec, gra znakomity Francuz, ale również Michel Lee, ćwierćfinalistka Mistrzostw Świata, ostatnich Mistrzostw Świata. To jest świetny kontrakt, bardzo wzmocni naszą drużynę, ale oczywiście grają czołowi, absolutnie czołowi zawodnicy polscy, a ta młodzież, którą tutaj widzimy, ci podwójni medaliści polscy, którzy w poszczególnych młodych tych kategoriach zdobywają te medale, no oni, mam nadzieję, za kilka lat zastąpią tych naszych mistrzów, bowiem od pewnego czasu trwa proces odmładzania ekipy, bowiem ci zawodnicy jak Michał Łogosz, Łukasz Moreń, Kamila Augustyn, no to są już zawodnicy grubo po 30, już niektórzy przekroczą 40 za chwilę i dlatego tą młodzieżą trzeba ich uzupełniać i ten proces jest procesem nieustannym, cały czas trwającym przez te 40 lat. To niezwykłe, że przez tak długi czas nie tylko nie zabrakło determinacji działaczom SKB, ale też wciąż do treningów i gry garną się bardzo młodzi adepci badmintona. Dzisiaj klub ma pod opieką około setki zawodników. I to dlatego, gdy mówisz badminton, od razu myślisz Suwałki.